catering dietetyczny, 5 posiłków dziennie. Klik i gotowe. Zamów 5 posiłków dziennie na www.5pd.pl. Zaczęliśmy przygotowania w Hiszpanii, jesteśmy drugi dzień na motocrossie. Gdzieś rano też mamy fajny rozruch o 7.30 z naszym fizjoterapeutą, więc fajnie to wygląda. Pogoda dopisuje, humory też, więc też dobrze, że tutaj przyjeżdżamy, bo słońce też pomaga jakby w tych przygotowaniach do sezonu. Przygotowania przebiegały bardzo, że tak powiem, pomyślnie. Oczywiście to tam później się wszystko zweryfikuje, ale jestem zadowolony z tych przygotowań. Teraz mamy taki okres, gdzie korzystamy z dobrej pogody w Hiszpanii i to jest dobry moment, żeby posiedzieć jeszcze na motocyklu crossowym, żeby po prostu lepiej się czuć na motorze żużlowym. Wiadomo, to tu jest sprzęgło, tam jest sprzęgło, tu jest gaz, tam jest gaz, więc to zawsze troszkę jest inaczej, jak potem wsiadamy pierwszy raz na motor żużlowy. Zaczęliśmy ostatni tok przygotowań w Hiszpanii, właściwie jeździmy tutaj co roku i ten tok w miarę się sprawdzał, więc też chcemy z tego skorzystać. Jesteśmy w trakcie drugiego dnia motocrossu, jutro trochę na rowerach pojeździmy tego crossu, jeszcze będzie 3 dni albo i 4 rowerki do tego, więc staramy się przygotować jak najlepiej do nadchodzącego sezonu, a zobaczymy jak to się wszystko poukłada. Przygotowania na krosie są ważne, to jest też obycie z motocyklem. Trenujemy ile się da, wiadomo, w lesie nie zawsze na to pozwala pogoda, ale w Hiszpanii staramy się to wykorzystać na 100%. Do sezonu się przygotowaliśmy przez całą zimę, tak naprawdę chodziliśmy ze chłopakami na salę, tam na sali też ćwiczyliśmy ogólnorozwojówkę. Teraz przyszedł taki sezon, żeby pojechać do Hiszpanii na krosy. Na krosach teraz sobie jeździmy już drugi dzień. Jutro planujemy jechać na kolażówki. A dzisiaj spędzamy jeszcze z ciepełka, bo fajnie ciepełko świeci nam nad głową, więc spędzamy ten czas do końca. Jeździmy na tych krosach i przygotowujemy się do sezonu, bo już niebawem zaczynamy jeździć na torze żużlowym. Przygotowania do sezonu zgodnie z planem, wszystko dobrze, nie dość, że treningi, to jeszcze przygotowania sprzętu, więc wszystko jest, uważam, na dobrym poziomie teraz wtedy, na ten moment.
wiadomo, że w marcu będziemy czekać na przyjazną pogodę, żeby wyjechać na tor. I to wiadomo, też jest ważne w przygotowaniach. Natomiast w tym momencie jesteśmy na obozie w Hiszpanii. Jest fajna, piękna pogoda, trenujemy na krosie. Dzisiaj akurat jest drugi dzień, więc ten pierwszy już muszę powiedzieć, że bardzo czuć, bo wczoraj mieliśmy fajny też tor i fajnie można było poszaleć, ale dzisiaj mamy trudniejszy i można jeździć po prostu, jak dla mnie, troszeczkę wolniej, dłużej, więc to jest też mega trening. No i oczywiście wytrzymać ileś tam okrążeń na raz jest mega ciężko. Teraz jesteśmy na obozie w Hiszpanii. Jestem tutaj pierwszy raz. Na pewno fajne przeżycie mi się wydaje, że będzie. Pojeździmy na krosach. Fajne tory są, takie techniczne. Fajne dojazdy i myślę, że ta jazda na krosach pomoże nam wejście w nowy sezon. Teraz dla mnie jest bardzo ważny, bo to jest bardzo dobry trening przed żużlem i bardzo mi pomaga to w sezonie. Rano biegamy, tak żeby się dobrze rozgrzać, także 7.30 idziemy pobiegać wzdłuż plaży, więc super, świetne powietrze. Akurat dzień wstaje, więc jest fajnie rześko. Idziemy na śniadanie, idziemy na krosa. Jeśli nie będziemy mieć krosa, to będziemy mieć rowery. No i później po prostu albo odpoczywamy, albo się masujemy, albo po prostu idziemy na kolejny trening typu właśnie siłownia. Przygotowanie takie powiedzmy na swoim ciele czy z małymi ciężarami, w zależności co na dany dzień nam wypada. I też w zależności jak to bardzo jest zajechany, bo jeśli naprawdę jesteśmy dojechani mocno, to bez sensu iść jeszcze na siłowni się poprawiać, to już lepiej iść, się porozciągać i właśnie w ten sposób. No i oczywiście regularne posiłki, śniadanie, obiad, kolacja, to jest wiadomo, że na takim obozie mega bardzo ważne, a mamy bardzo dobre jedzenie. Atmosfera jest bardzo dobra. Mi się zdaje, że tu chłopacy wszyscy tak współpracują ze sobą. Mamy tak gdzieś, jak idziemy czy coś, to cały czas pracujemy ze sobą i też rozmawiamy jak najwięcej, żeby ta atmosfera, wszystko było jak najlepiej. Osobiście to uważam, że jest może i nawet na pewno jest lepiej niż w zeszłym roku, gdzie się jakby jest bardziej taka rodzinna atmosfera, wszyscy się lepiej dogadujemy, więc myślę, że to też może wpłynąć na końcowy wynik, bo wiadomo, że to też jest bardzo ważne. Atmosfera jest bardzo przyjazna, taka rodzinna, z każdym można pogadać. Na pewno teraz tego czasu na rozmowy jest więcej, dopytać się różnych ciekawostek, więc fajnie właśnie, że na takim zgrupowaniu można pogadać z starszymi kolegami i super spędzić czas. To jest fajne, że możemy być tutaj wszyscy, jeszcze dzisiaj też Holder dojechał, ale tam chłopacy go odbierali w tej chwili z lotniska, więc będziemy mogli się już w hotelu zobaczyć później i myślę, że tą grupę i ten kolektyw cały tutaj stworzyć. No mamy kilka dni, ale na pewno jest to czas, kiedy możemy się poznać, spędzić dużo czasu z sobą od rana do wieczora i to na pewno dobrze wpływa na drużynę. Atmosfera jak zawsze w Lesznie wyśmienita. Bardzo dobrze, że tak powiem, same znajome twarze, więc ja w tym gronie czuję się bardzo dobrze. Myślę, że chłopacy ze mną też. Akurat nie jestem zwolennikiem rowerów, bo gdzieś tam zawsze wożę ogony na rowerze, ale to jest właśnie też dobry moment. Wiemy, jaka jest pogoda w Polsce, więc
łatwiej na pewno złapać jakąś infekcję. Tutaj w tej Hiszpanii możemy na krótki rękawek trenować, także na pewno się cieszymy bardzo, że tu jesteśmy. Myślę, że drużyna jest bardzo dobra, atmosfera również jest super. Tutaj dużo Polaków, dużo właśnie chłopaków, jest do tego Jamon, Chris i myślę, że każdy się ze sobą bardzo dobrze dogaduje. Bardzo fajno, każdy dzień mamy treningi, coś robimy, mi się to bardzo podoba. Widzimy się na treningach i widzimy się poza nimi, także przy okazji sobie no, można fajnie pogadać. Jak coś tam potrzebne, to pomogą, podpowiedzą, nie ma z tym problemu. Klimat jest fajny. Wszyscy współpracują z sobą.